praca za granicą pozwala zazwyczaj na uzyskanie zdecydowanie lepszych warunków finansowych niż w przypadku zatrudnienia w ojczyźnie. Zgromadzone środki możemy przesłać rodzinie w Polsce, wydać na swoje własne potrzeby lub zainwestować. Jednak w czym ulokować kapitał, by nie stracić? Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Inwestycje. Przed podjęciem decyzji odnośnie inwestycji powinniśmy zadać sobie kilka pytań, które umożliwiają nam najlepszy dobór metody oszczędzania. Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, ile jesteśmy w stanie oszczędzić i przez jak długi okres, z jakim ryzykiem się liczymy i ile możemy stracić, ile chcemy zyskać. Posiadając taką wiedzę, jesteśmy w stanie wybrać interesujące nas opcje inwestycji, a do wyboru mamy całą masę rozwiązań. Waluta. Jedną z metod oszczędzania jest inwestycja w waluty. Co powinno być tym łatwiejsze ze względu na fakt, że z reguły zarabiamy w zagranicznych środkach płatności? Decydując się na tę metodę, warto pamiętać o kilku najważniejszych zasadach. Każda waluta ma cykl wzrostów i spadków, tak więc najlepiej byłoby inwestować w walutę, gdy jej wartość jest najniższa, natomiast sprzedawać ją w sytuacjach, w których jej kurs jest zdecydowanie wyższy. Najbardziej opłacalne jest inwestowanie w uznawane środki pieniężne, takie jak dolar, funty czy euro. Wówczas nasze ryzyko jest znacznie mniejsze niż w przypadku mniej znanych pieniędzy. Nierzadko inwestowanie w środki pieniężne może być ryzykowne, jednak nawet długotrwały spadek często przeplata się z znacznym wzrostem cen walut. Coraz popularniejsze są również kryptowaluty, czyli cyfrowe pieniądze. Bazujące na internetowych danych na temat posiadanej liczby określonych jednostek, wśród najpopularniejszych kryptowalut można znaleźć Bitcoin, jednak realnie na świecie jest ich nawet kilkaset różnych rodzajów. Nieruchomości. Posiadając większą sumę pieniędzy, warto pomyśleć o inwestycji na rynku mieszkaniowym. Oczywiście w tym przypadku trzeba liczyć się z koniecznością dłuższej wizyty w kraju. Planując zakup mieszkania inwestycyjnego, warto zastanowić się nad odpowiednią lokalizacją. Jeśli planujemy kupić nieruchomość, którą będziemy wynajmować, wówczas warto zastanowić się nad wyborem lokalu z rynku wtórnego. Jeżeli zależy nam na czasie i nie chcemy zbyt długo przebywać w Polsce, by sfinalizować wszelkie formalności, wówczas warto zapoznać się z ofertą agencji nieruchomości. Firmy te często doradzają w zakupie lokalu, sprawdzają czystość hipoteki i poprawność dokumentów, a dodatkowo mogą również pośredniczyć przy procesie wynajmu. Zakup mieszkania może być bardzo opłacalną inwestycją. Dodatkowo posiadanie nieruchomości może być przydatne, gdy w przyszłości postanowimy powrócić do Polski. Lokowanie kapitału w tym przypadku jest bardzo opłacalne, jednak wiąże się z dość dużym, jednorazowym wydatkiem. Musimy sobie również zdawać sprawę z faktu, że niektóre nieruchomości mogą tracić na wartości, a dodatkowo wymagać stopniowego inwestowania w niewielkie naprawy lub remonty. Produkty bankowe. Najbardziej popularnym rozwiązaniem są zazwyczaj rozwiązania oferowane przez banki. Do wyboru mamy konta oszczędnościowe w złotych oraz w walucie obcej, lokaty terminowe w złotych oraz w walucie obcej, polisy lokacyjne, programy oszczędnościowo-ochronne. Decydując się na inwestowanie bankowe, warto dokładnie przeanalizować oferowane produkty. Nierzadko okazuje się, że niedokładne zapoznanie się z ofertą oraz wszystkimi gwiazdkami może nas kosztować nawet kilkaset złotych straty w skali roku. Wybierając produkty bankowe w celach inwestycyjnych, pamiętajmy również, że nie wszystkie rozwiązania oznaczają, że nasze pieniądze są bezpieczne.
tak jak w banku, stawiając na bardziej ryzykowne programy bazujące na inwestycjach giełdowych, musimy liczyć się z tym, że możemy wiele zyskać, ale również dużo stracić. Natomiast najbezpieczniejsze rozwiązania, takie właśnie jak lokaty, mogą nam zapewnić zysk na poziomie do 4% w skali roku. W co inwestować? Niezależnie od tego, jak dużo możemy odłożyć pracując za granicą, warto zadbać o to, by nasze pieniądze nie lądowały w przysłowiowej skarpecie. Comiesięczne inwestowanie nawet niewielkich kwot może sprawić, że w przyszłości będziemy spokojniejsi o nasz byt. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na naszą stronę www.silverhand.eu. Do zobaczenia.